Tak se będę siedział. A co? Dobra, słuchajcie. Dzisiaj są dwie rzeczy. Uze Box. Tadam! Został skończony i odpalony. I dobra. Karta. Atmega. Wyjście na euro. Ale też będzie dzisiejsza niespodzianka troszeczkę. Tylko muszę kawki sobie wypić. Łyka, ponieważ dotarła do mnie paczuszka z Chicago. Ta-da! Taka niewielka. Trochę waży. Już ktoś, patrzę, rozerwał. Aha, czyli jednym słowem był... Przechodziło to już swoje, że tak powiem, testy. Znaczy, prawdopodobnie było rozpakowywane na tle. To jedziemy, słuchajcie. Unboxing, tak? Customizer Inspection. Czyli z powrotem było zaklejone. Zobaczymy, czy... Dotarło i co dotarło? Ta-da! No, nowe wypełnienie, że tak powiem. To jedziemy dalej. Uwaga, uwaga. Otwieramy paczkę. Oświadczenie. No dobra. Aha. Dobra. Patrzcie, jakie niespodziewajki. A, to już jest dobre. Co to mamy? Pokrętełka, a tu mamy, słuchajcie, kartridże Monster Truck z grami. Dobra, przyłączmy sobie kamerkę na tą, żebyście wy też coś mogli zobaczyć. Patrzcie. Monster Truck. Kartridż. Gdzie tu reszta tego? Przed chwileczką miałem w ręku. Tutaj. Nintendo DS. Batting Bash, jakieś też gierka. Alien Force, Nintendo DS. Fajnie. Kartridże. I do komadorka pady. O, połamany jeden w drobny mak. Chyba tak miał być. Chociaż nie sądzę. Gałeczka. No i tutaj łamane to wszystko. Widać, że pognieciony. A drugi jest chyba bodajże w całości. Ale gałeczka połamana. Czyli to ta gałka była na tym. O, Holender. Tu przycisk wciśnięty. Do odrestaurowania prawdopodobnie. Ajajaj, tutaj się rozleciało wszystko. Pindu. Tu mamy złącze na dwa padle. No dobra, będziemy patrzeć. No się rozleciał sprzęt wiekowy. Pierwsze straty, że tak powiem. Dziwna sprawa. Włóżmy to sobie, będziemy to potem oglądać, co się z tym tak mocno podziało i gdzie reszta. Jedziemy dalej. Muszę znaleźć jakiś coś do śmieci. Do śmieci coś. Tutaj mam jakiś kartonik, moment. Moment, mamy kartonik. Mamy kartonik. Jedziemy dalej. Tylko kamerka. O. Do śmieci. Znaczy wypełniacz. Wypełniacz to wypełniacz. Kurde, co tu jest?
Czemu to aż tak... Aha. Wypełniacz. No połamany pad. Był przygnieciony. Ciekawe, czy reszta jest w całości. Miejmy nadzieję. O! Reszta pada. No, był zgnieciony. Aj. Kurde, ostro było to depnięte. Oj. Będą puzzle do sklejania, ale wątpię. Holender. O, jeszcze części pada. Miejmy nadzieję, że to pada. Jeszcze chwilka, jeszcze trochę w niecierpliwości was podtrzymam. Ci co wiedzą, to już wiedzą, co tu jest. Wypełniacze. Okej. Ta-dam! Ale zaklejone wszystko. Jest to power mixer Yamahy na 120 V, który zaraz zobaczymy, co to takiego jest, tylko o kurde, waży to troszkę. Coś tu jeszcze jest. O Holender. To chyba od Yamahy. Była rzucona. Ja pitole. Ciekawe, kto to rzucił. Czy przed cłem, czy już u nas. Zobaczcie, cały bok orezany. Ale dobrze, że tu tylko taki plastik dokręcany do radiatora. Tutaj z tej strony. Tylko śruby zostały. A reszta stalowe. Ja pierdziele, no masakra. Fajnie, dzięki Krzysiu za te kartridże. Będziemy patrzeć, co to i jak to i do czego, z czym to się je. A tu zaraz wam pokażę. Patrzcie, tutaj były takie kratki, takie jak z tej strony, z tamtej. I te kratki wszystkie zostały obite. Pierdziele, komuś się wymknął z rąk taki sprzęt. No niestety. Kurierka. Dobrze, Krzysiek, że tą taśmą chociaż pozabezpieczał te wszystkie pokrętła. I suwaki. Ten krzywy, ale to się da odprostować, o. Ten też. Da się to odprostować. Jedziemy dalej. Już napis widać. Korekcja. EM1800 Yamaha. Stary, oldschoolowy, mocny sprzęt.
Nie tak jak teraźniejszy. SPL 500. Tutaj też jest ramiaczek, ale to jest metalowy ramiaczek i został się ostał w całości. Ten róg dostał i to konkretnie musiał dostać. Ajajaj. No co za ludzie. No dobrze. Zaraz będziemy go próbować podpinać pod przejściówkę, tak, to teraz taką 500W przejściówkę na 120 V. 500W to trochę może być mało, bo tu jest konkretny zwijany rdzeń z tego co widzę. Zaraz będziemy go otwierać i będziemy go sprawdzać, co tu w nim jest, czy działa po takim uderzeniu, czy nie działa. Słuchajcie, z tego co mi wiadomo, o, przełącznik wciśnięty on-off, trzeba będzie wstawić włącznik. Z tego co mi wiadomo, to ten sprzęt ma 2x160W. To, że jest napisane EM1800, to nie znaczy, że to ma taką moc, bo to nie tak. No, a tutaj, co napisali na Power, X-Speaker impedancja i 7A 250V fuse on off jest wyrwany przyłącznik, trzeba sprawdzić, słuchajcie, czy te trafo ma, będziemy go zaraz otwierać, ma przejście, czyli tak jakby odczep na 230V. Jeśli ma, ojejku, bym się tak cieszył jak dziecko małe. I tak się będę cieszył z tego. A jeśli nie ma, to będziemy podpinać przejścióweczkę. Dobra, krótki opis. Mikserka, co tu mamy? AUX, return i reverse. Nie reverb, tylko reverse. Czyli powrót z powrotem na końcówkę. AUX, return 1, czyli wyjście, tu powrót. Tu mamy sendy, czyli wyjścia, wysyłamy gdzieś coś, nie mailem, tylko wysyłamy, send. A tu mamy cały master, czyli master całej końcowej mocy. Wszystko jest tak jakby mono, nie? Ale to jest stereo mikser. Mamy AUX, wejście na AUXa, przelot, czyli po prostu przelot każdego kanału na efekt jakikolwiek. Później mamy bas, środek, i height wysokie i gain. I tu mamy taki przycisk magiczny liniowy lub mikrofon, czyli pad. Tu możemy sobie opisać, opisy sobie ponaklejać. Ja to później poczyszczę z tej taśmy, z tego kleju. Tu jednego suwaczka, jak widzę, brakuje, ale to my sobie taki dodrukujemy albo skądś znajdziemy z jakiejś innej Yamahy czy tam innego sprzętu. No dobra, z tej strony, słuchajcie, to wygląda na całe nieobite. O, zobaczcie, tamta strona też powinna mieć takie jakby ala radiator, tylko to jest, tu jest metal, aluminium, a tutaj te szczyty były z plastiku zrobione, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Jak odkręcę tutaj ten szczycik, to będzie równo wyglądać, tylko tak nieproporcjonalnie. Te dwa szczyty też można odkręcić i wtedy zobaczyć, co tam będzie można dorobić. Może wstawimy go w raka od góry i po prostu nie będą nam potrzebne nawet te szczyty, także może udać się to wszystko jakoś ładnie zamaskować. No dobra, to teraz jedziemy z demontażem, tylko chwila przerwy na reklamę i kaweczka. No dobra, słuchajcie, będziemy się dobierać do tego sprzętu, zobaczymy co tu zostało uszkodzone, o ile zostało uszkodzone. No i musimy sprawdzić ten włącznik i zobaczyć, czy się da to przerobić na 230. Jeśli się nie da, no to będziemy go i tak dzisiaj jakoś odpalać. A te resztki, to nie wiem,
prawdopodobnie pójdą wek. Dobra, działamy. Słuchajcie, działamy. Nie ma czasu. Tu było uderzone. Tu w tym miejscu, zobaczcie. Musieliście rzucić, jak wybierali gdzieś na tle. Tak mi się wydaje, bo od spodu raczej nic ostrego nie powinno było być. O, był rozkręcany, bo śrubka nie jest dokręcona. Sprawdzali, czy coś w środku. Żadna śrubka nie jest dosyć dobrze dokręcona. Ameryka, panie, Ameryka. Tak to jest, kurde. Tak zaczęli, kurcze, sprawdzać. Coś mi się to nie widzi. Tutaj coś luźne jest. Przekręcone. Co kryje wnętrze? Sprawdzimy. Stan piękny. Tutaj mamy red. Pogłos. To jest pogłos. Będziemy prostować potem tą blachę. Czyli tak zwany reverb. No i dobra. I gdzie jest wzmacniacz? Trafo jest jebitnie duże. Tu mamy wejście, wyjście do tych pogłosów. Suwaczki są wszystkie pięknie, ładne, zamieszczone, piękne. Już wam pokazuję. Tylko statywik. Troszeczkę o tak o. Powinno być widać. Ok. Mikser jak mikser, fajnie wszystko pospinane. No starodawna konstrukcja. Bardzo mnie to cieszy. Płytki są w całości chyba. O, już mam babola. To było piźnięte i to konkretnie. O, nie wiem, czy to widać. Patrzcie. Płytka łamana. Do wylutowania, do przerobienia. Wstawienia albo drugiej, albo połatania tej, bo tylko trzy grube ścieżki, to się da rady to połatać. Ale musimy rozebrać tego suwaczka, bo... Nie no, on pracuje, ale jest... A nie, suwak jest cały, tylko płytka, słuchajcie. To może ktoś tu był przed nimi? Przed nami, znaczy się. Coś mi się widzi, że to jest mono końcówka, 300 watów. Z tego, co tu napisali, 300 watów. Ale dwa speaker, dwa wyjścia na... Ale mono. Hehe, zmostkowane mono. Tu jest przełącznik. Wybrany. Krzysiu pewnie wybrał, żeby go nie obłamali przy transporcie. Bo widzę taśmę niebieską, także... Także super. Trafo zwijane. Ja pierdzielę, z grubej blachy, okrągłej. No. Musimy tutaj jakoś tutaj coś podłożyć. Słuchajcie, momencik, momencik. Żeby zaraz nie było akcji złom. To zrobimy to w ten sposób. Słuchajcie, do przodu. A tu podkładamy. O! Teraz wiemy, że
się nam to nie uszkodzi. No dobra, i co, co pierwsze, co, co robimy? To sprawdzamy transformator, czy on da radę. Tu mamy końcówę. Końcówa. I tam do radiatora przykręcone. Zobaczymy, na czym jest końcówka. O! I to będziemy potem rzeźbić dalej. Mocowanie. Ja jestem tylko ciekaw. Aha, tutaj się odkręcę z całością. Kurde, niedobrze. Jezu, też uderzono. Też było uderzenie. Ciekawe, czy cała. Oj. Taki sprzęt to trzeba zrobić. Aha. Co za... Kto to był? Krzywo wkręcona śruba. Cieszyło, że to jest mono końcowa. Ale co zrobimy? To ją odnowimy. Tu musimy się dobrać aż tam. Musimy wyciągnąć. Teraz tak. Może najpierw wyciągnijmy trafo, bo trafo ma czy nie ma odczep? Nie, nie ma. Skąd ja teraz wezmę takiego teroida, żeby tu wlazł? Co to za napięcia z niego idą? Najpierw musimy go zmierzyć. Milion. Jakiś. Dobra, wykręcamy trafo, bo to jednak trzeba będzie stąd wybrać. I będziemy musieli przemierzyć, zobaczyć, czy taki trafo tutaj zmieścimy jakiekolwiek. Raz, przełącznik, bezpiecznik i dwa, aj kuźwa. Trafo na stany zrobione. I teraz nie wiem, czy przejściówkę szykować, czy transformator zmieniać. Słuchajcie, podpowiedzcie, co to je ma robić. Czy wymienić, dobrać transformator napięciowo? Zobaczymy, co to jest za końcówka, co tu napisali na opakowaniu. Momencik. Na opakowaniu tylko F4, 1A250, F1, 7A250. Rozpiska bezpieczników. Dobra, odkręćmy od radiatora. Duży radiator, zobaczcie, wielki, kobyła, że tak powiem, to ma 19, rak 19, ten radiator, a końcówki mocy jest trochę na środku, ale to nic. Jeśli to jest na scalaku końcówka, bo Yamahy tak potrafiły układy scalone wstawiać, typu STK, albo jakiś dedykowany Yamahy, to powiem wam, że kolejny minus uderzony. Ale jeśli jest to na tranzystorach, tak jak ma być zrobione, to jeden minus, że to jest mono. Drugi minus było uderzone. Ale jeśli jest na tranzystorach, to mi to wynagrodzi, że tak powiem. Będę zadowolony. Czerwony, czarny. Czy z drugiej strony tak samo jest? Tak samo. I tu są napięcia. Tych napięć trochę jest, słuchajcie. Oj. Tak jakby dwie końcówki. Panowie,
na scalakach. Wyciągnijmy trafo. Tu wyjęło się, tu się wyjęło, tu się nie wyjęło. Do przodu, do przodu. Do wiary, panie. To luźne jest, a nie chce wyjść. Bo trzyma bezpiecznik. Zaraz, moment, wykręćmy bezpiecznik. Teraz dopiero widzę. 152,4 omy. Jacie, jaki. No cóż, no. Trudno się mówi. Czyżbym ja to musiał rozlutowywać? Będę musiał. Znaleźć dużego grota. Panowie, jest tak. Jestem zawiedziony. Zaraz wam pokażę dlaczego. Kurde, no się zdawało na aukcji, że ta Yamaha, ja nie sprawdziłem serwis manuala żadnego, na czym to jest zrobione. No nie sprawdziłem, no. Była tania. W sumie jeszcze jest tania. Jakiegoś małego zespoliku takiego, który tam jakiś tam coś próbują, a im jeszcze nie wychodzi, to się nada, wiecie. Powiem tak, na jakiś wiejski przytupowy też. O ile nam w końcu pandemia pozwoli. Szukam kombinerek. Tyle było różnych kombinerków i co nie ma. O kurczę. Miałem gdzieś tutaj momencik. O cęgi. Albo kombinerki. Dobra, jakieś takie małe są, kurczę. Dłówki, ale... No! Co za? Jak nie idzie, to nie idzie. Bo trochę się zdrażniłem, no. Wykręci się, czy się nie wykręci? Tak cię zacisnę. Wykręci się. Jeszcze powiedzcie, że aluminiowym drutem winięty transformator, to już całkiem będę be happy. Ostrości brak? No dawaj, dawaj. Trochę damy jej pochodzić. O, sobie złapię.
No, to jest tylko łączka tam, a strafa wychodzi raz, dwa, trzy, trzy napięcia, sześć przewodów. Tak to wygląda ten transformator. A la Tesla. Blachą winięty, coraz grubszą, później znowu coraz cięższą. Będziemy musieli podłączyć go przez przejściówkę i pomierzyć, jakie są napięcia i sprawdzić, czy te napięcia, czy dobierzemy jakieś trafo, takie normalne, nie? Tylko żeby tu wlazło, wiecie, bo to jest... Powiem wam... że może nie wejść. No i od strony trafa było uderzenie, bo tutaj właśnie połamane są te plastiki z tej strony. Dobra, rozkręcamy, sprawdzamy, na czym jest końcówka mocy, jakich napięć to potrzebuje. Jak nie, to dorobimy do tego swój wzmacniacz. 2x200 W. Jak wejdzie. Zasilacza, ciąg dalszy. Zasilacza mamy tyle. 3 mostki prostownicze, 4 bezpieczniki, 2 stabilizatory LM7915 i 7815. Lampeczka, momencik. Kurde, chyba 7,8. Nie, 7,9024. 24 i minusowy 15. Tu mamy mały mostek, 4. mostek. Mały. O, słuchajcie, tak. I tutaj idą napięcia na końcówkę mocy. Całej końcówki mocy jest tyle. No. Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Przynitowane? Do takiego wielkiego radiatora tylko przynitowana jest? To jest głośnik to. To wyjście na głośnik. Skąd idzie wyjście na głośnik? Stąd. Bo tu jest skresowane. A wszystko jest puszczone. I wejścia, i wyjścia. Tu idzie główne zasilanie. Główne zasilanie idzie tu. Zielony, żółty, pomarańczowy. 3, 4, 5. Tu idzie dodatkowe. Idą dodatkowe 2 zasilania. Jedno idzie tu. Na stabilizator. Na mostek mały. Drugie idzie przez bezpieczniki tu. Jeden idzie na ten mostek. Malutki. Drugi idzie na... A nie, to idzie na jeden mostek, słuchajcie. I masa. Jeden mostek i masa. Ściągniemy notę katalogową. A teraz was... To, co mnie najbardziej, że tak powiem, no, nie rajcuje, to fakt, że tam siedzi, tylko którą kamerką wam pokazać, momencik, może wam pokażę, co to jest. Coś tutaj spadło na klawiaturę? Może
że wam pokażę tą mamę o tą kamerką. Tą małą kamerką. Jeżeli mi się tutaj nic nie rozepnie. To co mnie nie pocieszyło, to ten fakt, że to jest na SPK. Może nawet się uda mi włożyć tę kamerę gdzieś tam. Słuchajcie, moment. Żeby wam zobaczyć samemu, nawet podejrzeć, co tam napisali na opakowaniu. Czemu ta lampka nie chce bardziej świecić? Nie widać. Może bardziej pod światło jakoś to ustawić. Nie widać. No ale sam fakt, że tutaj widać luty od tej hybrydy, to już swoje mówi, że tak powiem. Ale będziemy ją dalej rzeźbić. Będziemy ją rozbierać. Powiem wam, że troszkę mnie to rozbroiło. Dobra, może najpierw zaczniemy od panela z tyłu. Wiecie, to gracz, to może gra. 150 W przy 4 homach. No. Pierdziele. To miało być 2 razy 160, jak żeśmy patrzyli, ale no cóż. Odkręcam tutaj. Odkręcam tylny panel. I tylko teraz tak, żeby tutaj nie podzielić śrubków. I żeby ją przystosować do polskich warunków, to są też będą koszty do trafo. Też bez odczepu. O, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Ale mikserek jak mikserek, słuchajcie. Po 80 V kondensatory są. Tylko one są szeregowo czy równolegle? Równolegle. Tak jest. Równolegle. 80 V. 80 V na 3300 równolegle 6600. Mała ta filtracja, słuchajcie. O Jezu. No ale oryginał. Dlaczego powiedzcie, każda Yamaha, którą się spotkałem, to jest taki shit. Większość sprzętu Yamahy, jakiegokolwiek by to nie było, nawet starość, przecież to jest kurde konkretny, stary, dobrze robiony, jeszcze kiedyśniejszy sprzęt. Zrobili końcówkę mocy, wielkości. Gdzie moje pudełko z papierosów? Sprawdźmy, jak to jest przykręcone. Jest przykręcone? Jest. Możemy to odkręcić od tego radiatora. Najwyżej pastę nową położymy. Bo jest na 4 wkrętach. Przez blachę, zobaczcie. Co z tego, że jest taki wielki radiator, jak przenoszenie temperatury jest na 4 takich wkrętach? Nie lepiej było zastosować mniejszy, lżejszy i wentylator aktywny. Przecież to ma być sprzęt estradowy. Wiecie dlaczego nie zastosowali wentylatora w nim? Dlatego, że on ma tak małą moc, żeby ten wentylator byłoby słychać na tej dyskotece. Nie no, to już mnie trochę poniosło, słuchajcie. Nie chcę krytykować, nie chcę rzeźbić, bo się... Nie pierwszy raz po prostu.
buty można nadziać na takie sprzęty. Bo wyglądał, kurde, profesjonalnie. No i w sumie to jest profesjonalne. STK404811 Power Amplifier. Ciekawe, czy cały. Do tego preamp. Pojedynczy. Dlaczego oni zrobili tutaj... W mostku pracuje. To teraz sprawdzamy notę katalogową. Wiecie, po czym poznałem, że to jest mostek? Patrzcie. Emiterowy jeden, emiterowy drugi. Emiterowy jeden i emiterowy drugi. Cztery rezystory emiterowe. Kondensator rozpuknięty. I ten też jest rozpuknięty. Cztery rezystory emiterowe znaczy, że posiada cztery tranzystory mocy. Jeśli to jest mono końcówka i posiada cztery tranzystory mocy, to albo pracuje w mostku, albo te tranzystory mocy w tym STK-u są 2 na jedną połówkę sinusoidy. 2 NPN-y i 2 PNP. Dobra, to jedziemy dalej teraz z notą katalogową. Okej. A więc tak, co my tu mamy? 150 W Mini AF Power Amplifier. To jest tak. Pracuje między 100 a 200 W. Układ jest... Zaraz wam... Zobaczymy, co tu napisali. 18-pinowy. Stereofoniczny. Chyba. Zaraz będziemy dokładnie wiedzieć. Momencik, jak jest zasilony w VCC 10 tysięcy. No, a tutaj dali na stronę 6600. No, trochę mało. Tu mamy strukturę tego wzmacniacza, czyli strukturę, to jest mono. Struktura jest mono, tylko że ma po 4 tranzystory, słuchajcie, na kanał. Czyli struktura jest mono. Output jest z 4 tranzystorów przez rezystory emiterowe. Słuchajcie, tutaj dopiero rezystory emiterowe są zastosowane na wyjściu, a nie na emiterach. Zobaczcie. Tak. Bo tu mamy emiter do 12, a tu mamy wszystko NPN-y. Ale jaja. Wszystko tranzystory NPN. I mamy wyjście, no tak, emiter idzie tu, minus VCC, kolektor mamy plus, na 14 i wyjścia 13, 17, 16, 18. I to by było tyle, co narysowali nam na nocie katalogowej. Końcówka mocy, tu mamy ustalenie prądu, TR7, na sztywno. W sumie od siódemki napięcie, między siódemką a dziewiątką ustala nam prąd. R4, R5 jest wbudowane. Nawet nie możemy prądu spoczynkowego w nim ustawić, bo wszystko jest na sztywno. Gdzieś tu w nocie katalogowej powinno być, o właśnie, VCC. Co mnie najbardziej interesuje, zniekształcenia 20 do 20 kHz, no fajnie, niby 0,08%. Ohoho, chciałbym, żeby to tak miało. I teraz tak, 150 W przy 72 V VCC. I przy minus VCC, minus 70. O co tu chodzi? Output noise. Plus minus 72 V maksymalne napięcie. A prądu? Gdzieś coś, zużycie prądu? Ktoś coś napisał? Nic nie napisał. 500 ohmów dali tylko, żeby rozładowywać kondensatory. No spore napięcie, no 72 V, no to tak, no do tej mocy to... Tylko jedna rzecz mnie interesuje. Przy 4 ohmach to ma mieć 200 W? Nie. Przy 8 ohmach
150 stopni Celsjusza maksymalna temperatura, to jest dużo. To można jajka na tym radiatorze smażyć. Jakby ktoś chciał, to przy okazji, no mały piekarnik. 150 W. Słuchajcie, no tu się reklamują w tej nocie katalogowej. Ciekawe, który rocznik tego. Nic nie napisali. No, ale stary na pewno. Plus minus 72 V. No mam taki nawet 75 V. Mam trafo to takie. Miałbym takie trafo nawet. Tylko że te trafo jest 500 W, to może być troszeczkę, słuchajcie, za bogato do tego sprzętu. Będzie większe, no i tutaj nie wejdzie na rozmiar. Dobra, od Was decyzja zależy. Wstawiamy oryginalne trafo, czy szukamy zamiennika, żeby przerobić? Czy wstawiamy oryginał trafo i robimy do tego przyjściówkę 500 W? Czy wstawiamy tu inne trafo? Piszcie w komentarzach. I teraz jeszcze jedna rzecz, ale to już na przyszłość, nie teraz. Na pewno co będzie, to będzie wyjście na głośniki wymienione, słuchajcie, na XLR-a. Na Spicon, sorry, na Spicon, nie na XLR. Bo tu wystarczy jeden Spicon i... bo to jest mono. I czy w następnych odcinkach na temat tej Yamaszki robimy swoją własną końcówkę do niej? Czy zostawiamy tego Esteka? O ile jest sprawny. Ale to się dopiero okaże w następnych odcinkach. Ja już na dzisiaj dziękuję za obejrzenie. Piszcie w komentarzach, czy chcecie dalsze części z tej Yamahy. Pozdrawiam.